No, on bardzo głęboko przeżywał tę liturgię, liturgię mszy świętej, bardzo głęboko przeżywał modlitwę. Czasem zdarzało się, że na kulu, kiedy ktoś późnym wieczorem, nocą jeszcze, żeby sobie skrócić drogę na mieszkania, które były w pewnej części kulu, przechodził przez kaplicę, mógł go zauważyć leżącego krzyżem na posadzce i gorąco modlącego się. To był człowiek głębokiej modlitwy i każda msza święta była przez niego tak przeżywana, że no, naprawdę samym przeżyciem było obserwowanie jego w czasie tej liturgii mszalnej. A jeśli chodzi o msze święte, to one też były niezapomniane, bo jeżeli sobie przypomnę sposób sprawowania mszy świętej i jeszcze wówczas biskupa w Krakowie, ale w kościele to zawsze się inaczej odbiera, prawda, bo to jest jednak dom Boży, szaty liturgiczne pełne takie, wystrój, a tutaj na łonie przyrody, ale zawsze ten sam kapłan, ten niesamowicie skupiony na misterium właśnie przemienienia Pańskiego. I takim go miałem szczęście oglądać na inauguracji pontyfikatu. Było przy sprawowaniu mszy świętej cechą charakterystyczną, która od razu rzuciła mi się w oczy przy pierwszej liturgii z Janem Pawłem II, w której miałem okazję uczestniczyć. To zatrzymanie się podczas modlitwy po słowach módlmy się. To często nam zdarza się powiedzieć módlmy się i od razu przechodzenie do tekstu. A Jan Paweł II po zaśpiewaniu módlmy się zrobił to, do czego wzywał. Zatrzymał się na chwilę, zastygł i widać było, że wzywając módlmy się, potraktował na serio to wezwanie i do innych, i do siebie. Chwilę się pomodlił i dopiero wtedy podjął liturgiczny tekst. W momencie, kiedy on odprawia mszę świętą, to sobie myślałam, że to tak, jak się czytało Ojcu Pio, że cierpi w trakcie mszy świętej, tak jak Chrystus po prostu. Miałam to zupełnie nie... No jakoś to mi... I już potem za każdym razem, jak tam byliśmy, zawsze to myślałam, że coś takiego jest. I że wtedy po raz pierwszy sobie to uświadomiłam. I miałam tę myśl już zawsze i zawsze mi się już później... Zawsze miałam tę myśl, że to jest od tamtego czasu, że to jest święty. Znaczy, że on już jest, że on jest... że jego kontakt z Bogiem jest tak wyjątkowy i tak niesamowity i jego zatopienie w modlitwie, jego sposób odprawiania mszy świętej, że jakby że rzeczywiście się czuło niesamowitą obecność Boga, niesamowitą. No bardzo szczególny rys tej duchowości takiej liturgicznej to jest takie, no tak to mógł ktoś przyjmować, takie spowolnienie. Więc brak jakiegokolwiek pośpiechu, brak jakiejkolwiek niecierpliwości, zawsze był cierpliwy. Zawsze miał czas, zawsze wyczekał, nigdy się nie śpieszył. Zresztą to jest pewnie znamienne w ogóle dla życia papieża Jana Pawła II, ale w liturgii to było bardzo szczególnie do zauważenia. Więc takie absolutnie pozostawienie swoich trosk poza tym, co się tu działo przy ołtarzu. Więc skupienie się maksymalne na samej akcji liturgicznej, na tym, co jest przeżyciem wiary, co jest przeżyciem tajemnicy, co jest przeżyciem także przeżyciem apostolstwa dla wiernych. To jest na pewno rzecz bardzo, bardzo osobliwa dla papieża, znamienna.